Na przestrzeni tysiąca lat funkcjonowania chrześcijaństwo w różnych regionach Europy mocno się od siebie różniło. Różnice dotyczyły nie tylko obrzędów, ale i używanego języka. Na zachodzie używano łaciny, a na wschodzie greki. Do różnic kulturowych dochodził spór o dogmaty, czyli prawdy wiary. Nie było na przykład zgody na to, czy Duch Święty pochodzi od Ojca, czy od Ojca i Syna. Całość różnic pogłębiał jeszcze fakt rywalizacji o pierwszeństwo w Kościele pomiędzy ośrodkiem w Rzymie oraz w Konstantynopolu. Chrześcijanie z zachodniej Europy uważali, że należy się ono papieżowi w Rzymie. Wyznawcy zaś wschodniej części kontynentu uznawali za równego mu patriarchę w Konstantynopolu. Narastające różnice doprowadziły do podziału chrześcijaństwa, czyli schizmy. W 1054 roku patriarcha Konstantynopola nakazał zamknięcie wszystkich kościołów obrządku zachodniego w tym mieście. W odpowiedzi papież nałożył na niego ekskomunikę, czyli klątwę. Patriarcha odpowiedział papieżowi tym samym działaniem. To przesądziło o rozłamie kościoła, który trwa do dziś. Wschodni chrześcijanie są nazywani prawosławnymi, a zachodni katolikami. Ze względu na znaczenie tego rozłamu dla dalszych dziejów religii nazywano go Wielką Schizmą Wschodnią. W średniowieczu Kościół katolicki rywalizował także z władzą świecką, z królami i cesarzami. Jednym z pól rywalizacji był spór o inwestyturę, czyli mianowanie duchownego na określone stanowiska kościelne, najczęściej biskupstwa. Dotąd poszczególni władcy świeccy mieli prawo wskazywania biskupów na terenie swoich ziem. Stawiało ich to niejako w roli osób ważniejszych w tym zakresie od papieża. Dla władców było to o tyle ważne, że za nadaniem biskupstwa szedł bardzo duży majątek, co automatycznie ustawiało biskupa wśród największych możnych danego państwa. W drugiej połowie XI wieku na czele kościoła stał papież Grzegorz VII. Dążył on do reformy kościoła i wyzwolenia duchowieństwa spod władzy osób świeckich. Jego działania zaniepokoiły cesarza Henryka IV. Skłonił on niemieckich biskupów do buntu przeciw papieżowi. W odpowiedzi papież rzucił na cesarza klątwę, która pozwalała każdemu poddanemu wypowiedzieć cesarzowi posłuszeństwo. Przeciwko cesarzowi wybuchł bunt możnych. Wystraszony konsekwencjami Henryk IV w 1077 roku udał się do Canossy we Włoszech, gdzie upokorzył się przed papieżem. Ten w zamian cofnął klątwę. Henryk IV wrócił do Niemiec, gdzie pokonał buntowników, a następnie wraz z armią ruszył do Włoch i wygnał Grzegorza VII z Rzymu. Ostatecznie między władzą świecką a kościelną zawarto kompromis. W 1122 roku w Wormacji zawarto konkordat, czyli umowę między państwem a kościołem. Na jego podstawie cesarz zrzekł się prawa do mianowania biskupów. Zastrzegł jednak sobie prawo do nadawania przynależnego danemu biskupstwu majątku ziemskiego. By go utrzymać, biskup miał obowiązek składania władcy przysięgi wierności.